A teraz sobie jemy morskubaszkę i idziemy dalej. Niedługo i Warszawa, ale jeszcze daleko. Cześć, siemanko, guten morgen, z tej strony Baron Kolarzyna, witam was serdecznie w kolejnej odsłonie, a dzisiaj lecimy nad morze. A co, z Zamościa polecimy sobie w październikową, piękną pogodę, polecimy nad morze. Czterdziesty trzeci kilometr, miejscowość Żółkiewka, ściągniemy kurtkę, bo nie pada już dłuższy czas, a jest trochę ciepło. Do Stegny zostało mi 512 km, ale prawdopodobnie będę chciał zakaczyć o Krynicę Morską. Tam nigdy nie byłem. Zobaczymy. Jeszcze ha, ha, ha. I z powrotem. Cztery, osiem. Tyle Woronowi zostało do morza z głodnią. Bardzo cieszy mnie to, że trzymam się ram, jeśli chodzi o tętno, i ciśniemy. A co? Właśnie minęliśmy Żabią Wolę, a za chwilę dojedziemy do stolicy województwa lubelskiego, do Lublina. Zostało chyba 10 km, także lecimy. Na 90 kilometrze zamek w Lublinie. No i mamy Żyżyn. Żyżyn. 138 km. Już niedługo i Warszawa. Ale jeszcze daleko. Sto 55 km i przed nami Ryki. Coraz bliżej. No i mamy, kochani, Gerwolin. Lecimy. 192 km. Nie wiem, gdzie jestem, ale mam 202 km. I ładnie oświetlony kościółek. To miejscowość Trąbki, 202 km. Trąbimy.
kochany Warszawę. Jeszcze 42 kilometr. Patrzcie, na kogo trafiłem. Na siłowni Burnejki trafiłem. Idziemy dalej. Trzysta dziewiętnaście kilometrów. Zepsute oko i woron kolarzyna, w sumie bez formy. Wydolność niby jest, ale mocy nie ma. 6 tygodni bez rowerka to jednak robi robotę i stwierdzam, że nie ma co się przefarsować. Tak, oko coraz bardziej boli. 320 km pod wiatr, praktycznie wszystko w deszczu. Także lecimy w stronę domu. Dochodzi nam 6 godzina, więc Warszawę może uda się jakoś ominąć bez większych problemów. Także decyzja padła, lecimy do domu. Tak, trudno. No dobra, to lecimy dalej. Lecimy dalej. Rowerek gotowy. Udało się wyspać. Udało się rowerek przetrzymać w pokoiku. Także moja polecajka. A tu mamy ten hotelik. Także na Bookingu zawsze fajne jakieś oferty się znajdą. Także co, lecimy, ostatnia seteczka z Lublina, za Lublina, to jeszcze nie Lublin, do Zamościa. No dzisiaj wyglądam normalnie, wczoraj to wyglądało tragicznie po chyba 37 czy tam 8 godzinach bez spania. Co, lecimy. Wczoraj nie chciałem do Was mówić, bo powiem Wam, byłem strasznie zły na ten deszcz, bo praktycznie 70% trasy to były. To były deszcze i na szczęście moja kurteczka fajnie się sprawdza. Znaczy kurteczka, no, przeciwdeszczowa szwedka, jak to kiedyś mówili. Jedynie spodnie nie wytrzymały. Mam wodoszczelne, wodoodporne skarpetki z Endury. No i one puściły dopiero przy ostatnich 2 godzinach. Także było spoko, bo nie było w nich zimno. Także nic. Ja lecę dalej. A, pokażę Wam kilometry. Garminek nam się tu się. No, nie jest źle. 527. Także jak na jazdę na raz spoko. Nie jestem zadowolony z wyniku, bo tam widzieliście średnia 19. No ale co, jak się nie trenuje, to się ma. Dobra, lecimy.
583 km, wróciliśmy do Żółkiewki. Zostało z 40 parę do domu. Kurczę, trochę zniesmaczony jestem, że nie dojechałem do tego morza. Ale z drugiej strony zawsze to jakieś nowe doświadczenie. Pokazuje mi, że takie dystanse jednak trzeba troszkę przetrenować. Trzeba mieć trochę tych godzin przekręconych na korbie. Ale to tylko lekcja na następne jakieś tam wyprawy czy jakieś ultramaratony. Więc z dwojga złego. No. Więc co tu dużo mówić. Zawsze to jakaś nauka. Przy okazji można coś przetestować, jak na przykład kurteczkę, jakiś tam zestaw nowych lampek, będzie niedługo na kanale. Co tam można przetestować? Nowe bidony, jakiś, kurczę, no nie wiem, jakiś swój system kręcenia, jakiś tam treningu. Dużo rzeczy można przetestować, a przede wszystkim własną głowę i psychikę. Kurczę, obiecuję wam film Rower moim psychologiem i może niedługo uda się go wreszcie zrealizować, bo w pewnym sensie zbieram cały czas materiał i pomysł na to, jak wam to przedstawić. Na pewno nie umiem w relacje z takich podróży, bo już kiedyś mówiłem na jakimś filmie, że dla mnie ważniejsze jest skupienie się na brzuchu i kręceniu niż jeszcze dekoncentracji, a wiem, jak się kończy zazwyczaj tym, że mamy czyszczenie magazynu jak w Media Markt i to akurat nie jest pożądane, a jak teraz było 70% deszczu, taki deszcz chyba nikt by nie chciał latać po krzokach w nocy na dodatek. Także zobaczymy się pewnie jeszcze w Zamościu. Zjadę może na Starówkę, tam się pożegnam, zobaczymy ile finalnie kilometrów. Fajna wycieczka, szkoda, że mam zaplanowanych parę rzeczy i kurczę, no nie udało się tego zrealizować, bo zostałbym jeszcze jeden dzień dłużej, czyli dojechałbym tam na spokojnie, wrócił, ale plan by mi się nie spiął, także lecimy dalej. Nie wiem, jak będę wyglądał z tej perspektywy, ale trudno. Najwyżej się coś zamarzę. Chciałem dorzucić wam, że jak już się zatrzymałem w hotelu, zjadłem, to taka ciekawostka dla tych, co obserwują mnie, histaminowców, jelitkowców. Zjadłem wszystko, co mi nie można. Boże, co to się dzieje? Matko jedyny. Może tych psów dzisiaj masakra. Dwa dni jak padał deszcz, ani jednego. A dzisiaj w jednym momencie nawet pięć mnie goniło. Super. No i miałem smaka na burgera. Wszystko chyba co tam było. Nie wiem co to składnik był, co był dla mnie dobry. Ale zjadłem z takim smakiem, że to się w pale nie mieści. No i do tego fryteczki oczywiście, pewnie smażone na oleju. Nie jem takich, przynajmniej w momentach, kiedy... No Boże, następny piesek. No pewnie nie w momentach, kiedy wiem, że mi nie można jeść, bo będzie awaria. Ale wiecie, jesteśmy bezpieczni. Kibel za ścianą może. Do tego wleciał serniczek z owocami, których nie można. No w sumie sernik sam w sobie też nie koniec. Także po 30 chyba wtedy 8 godzinach walki samym ze sobą, piękna uczta. Tak jak wspomniałem, polecajka dla hotelu. Także to co jadłem było przepyszne. Chyba, że to ja byłem taki głodny. No ale raczej nie. Jak już mówimy tu o psach, to jestem przerażony,
i zdziwiony, zaskoczony, wszystko na raz, jeśli chodzi o dziki w Warszawie. O, pierwsze słoneczko od trzech dób. Super. Jadę sobie jakiegoś maka, a tam kuźwa cała rodzina sobie koło niego boszuje, nie? Także ciekawe doświadczenie. Chciałem wam nagrać taką dużą gromadkę przy ścieżce drogowej rowerowej, ale byłem tak przerażony, jak one tam jęknęły, że zrezygnowałem z takich akcji. Myślę, jak zacznie mnie taki tata dzik gonić, to będzie lipa. Nawiasem pewnie zauważyliście, że mam popękane usta. Tam nie patrząc na krzywy ryj, tego nie wyleczy. Ale jeśli chodzi o popękane usta, to brakuje mi w tym momencie witamin z grupy B. Coś chciałem jeszcze dodać. Coś jeszcze. Uwaga, kura! Kura, spadaj. Nie ma. Czy jest, pobiegł. Zobaczymy przy montażu, czy będzie sens wam to w ogóle pokazywać. Tak z góry, z dołu, z brody strony. Przemieniłem troszeczkę. Psy się rozgadały. O, może tak będzie lepiej. I jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała przy okazji. O, jest kura, która uciekała. Siema. Bo wiecie, jak jedziecie tyle godzin i kręcicie i kręcicie, to macie 1 100 900 rozkmin. No i jedno z moich rozkmin jest to, że jestem mega niezadowolony z prędkości jazdy, bo średnio w tej chwili to jakieś 19 na godzinę. Jak sobie chociażby przypomnę piękny wschód, gdzie tam było 517 km. Zrobiłem to chyba w 28 godzin, gdzieś to tam znajdę. A teraz 560 km robię w 36. Także no, daje to dużo do myślenia, ale za to jestem mega dumny z tego. Teraz jest drugi sezon, jak jeżdżę techniką treningu spolaryzowanego. W tej chwili, to wam powiem tu nie z głowy, z komputera, średnia moja tętna 52 godzin, bo to policzyło to, że spałem. Jest. Znaczy w sensie nie policzyło to, że spałem, bo nie spałem w opasce. Średnia z jazdy to 121 tętno. Patrząc na wynik, spoko, ale mogę wam to porównać z tamtegorocznymi mistrzostwami, gdzie przy tym samym tętnie, przy średniej 20, miałem 300 km w górach, gdzie tam było chyba około 4,5 chyba tysiąca metrów przewyższeń. Więc to pokazuje, jaki mam mega konkretny spadek formy. I teraz wiem, co ja wam chciałem powiedzieć. Zawsze patrzymy na wagę roweru i postanowiłem specjalnie dla was zważyć go z bidonami przed wyjściem z domu. I tu wrzucam wam zdjęcie. I też trzeba to podkreślić, że na wyścigu w tamtym roku jechałem bez supportu i rower ważył bodajże 8,5 kg z bidonem. A dzisiaj rower waży 17 kg. Czyli mamy dobre 8 kilo różnicy. Dobra, może ta odległościowa forma wypowiedzi będzie trochę bardziej przyjazna dla osób nie lubiących patrzenia komuś z dołu z pozycji Brodosława. Dobra. Smęty, smęty, ja to wam przebitek ładnych nie zrobiłem. Słońce nam pięknie wyszło dopiero teraz. Jakby ktoś się pytał, właśnie jest 600
Pierwszy kilometr, średnia 18. Zaraz się wypierdzielę. 31 godzin 26 minut jazdy, 52-58 brutto. No i co? Temperatura 13 i jadymy. Ciekawe co sobie myślą kierowcy teraz. Woron celebryta jedzie z kamerą z boku. Właśnie jedzie pan za mną. No, polecam lusterka w kierownicy. A nie jakieś tam wiwary, czy jak to tam się nazywa, te garminy. Jakieś pipy, pipi, rypy. A za koło pyk i już widzę gości. O, piękny asfalt. Teraz mogą do was dopiero mówić. O, pan skręcił. Wpadłem na pomysł, że to co nie zjadłem, chodzi o bułki, zejdziemy do parku w Zamościu i nakarmimy sobie kaczki. Do momentu burgera wleciały dwie bułki, trzy hamburgery z Maca, te takie najtańsze małe i rogalik 7 days 1, Twix i w sumie tyle, nic takiego woron nie jadł. Kaczki, cip, 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 taś, taś, cip, taś, taś. Chodźcie, 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 chodźcie. Ej, idą, idą. Będzie ekipa. Chodźcie. Tu się kameruje. Chodźcie, chodźcie. To dobre, takie bułkowe. Nie mam siły w rękach. Nie czuję paluchów. Chodźcie. O, proszę. Mały update, zjadłem jeszcze pół takiej bułki. Ej, chodźcie, chodźcie, mam więcej, chodźcie. Łuki tam lądowanie. I ten kulturalnie sobie poczekał. Gdzie się bijecie? Masz ziomek. Tu pan ci damy? Pancia! Dobra. Ostatni. Mówiłem, że zabiorę was na starówkę. Ale pojedziemy do parku. Udało nam się zapisać do Łukasza na drugi dzień. Idziemy sprawdzić, co tam u Worona się zepsuło. Może Łukasz zechce coś powiedzieć. A Łukasza znacie na pewno z mistrzostw. Na początek przedstawię wam Łukasza. Łukasz, fizjoterapeuta i osteopata. Na tym wydarzeniu postać bardzo strategiczna. Chociaż podczas wyścigu... Dobra, co mogę wam powiedzieć, że Łukasz mnie zreperował mega. Okazało się, że nogą nic nie było, były spoko, jedynie tutaj obręcz barkowa nam zawiodła i jakby to wam powiedzieć, było napięcie tutaj w barkach i w mięśniu naramiennym, fajne uczucie, bo wreszcie czuję palce, tutaj mamy, tu nie czuję paluchów po tej sesji, ale tu bardziej mamy ten mięsień, ten nerw promieniowy uszkodzony lekko, więc tu kwestia kilka dni. Za dwa dni widzimy się Łukasza ponownie, żeby to, że tak powiem, dorobić, ale sam Łukasz był w szoku, że nogi są ok. Także ja się cieszę i powiem wam, że warto chodzić do fizjoterapeuty, jeśli uprawia się sport
nawet amatorsko, bo warto. Dobra, kończymy naszą przygodę w Zamojskim Parku. Kaczuchy nakarmione, chyba zadowolone. Trochę statystyk. Do domu mi jeszcze zostało trochę, ale mamy 625 km. Tutaj takie statystyki typu ile czasu, ile upłynęło i takie duperelki. Tu już jesteśmy na miejscu. Tu sobie podzieliłem na parę odcinków. Także tutaj szału nie ma, tak jak mówiłem. Nie jest to mój jakiś super wyczyn. Z tego powodu nie jestem zadowolony, ale ogólnie z całej wycieczki bardzo jestem zadowolony. Kaczki na pewno. Woron średnio. Także zostawcie coś po sobie, jakiś komentarz, bajeczka. A może lajka tam w górę, w dół, bez różnicy. Komentarz, niech to idzie dalej. Ja jadę do domu i do następnego. Hej.